Szanowni mieszkańcy Kraśnika i powiatu kraśnickiego, niech ten szczególny czas, Świąt Bożego Narodzenia, będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości. Niech nowy rok, 2016, będzie czasem spełnienia marzeń i nadziei oraz dobrego zdrowia i spokoju. Ilekroć uśmiechasz się do swego brata i chcesz wyciągnąć rękę do niego, Matka Teresa powiedziała z Kalkuty, to wtedy jest Boże Narodzenie. Ilekroć przez ciebie Pan Bóg może pokochać innych, tylekroć jest Boże Narodzenie. Przeżywając te święta, zawsze zadajemy sobie pytanie, co by było, gdyby nie Jezus? Nikt z nas nie potrafiłby tak życia przeżyć sensownie przy różnych doświadczeniach, aby nadać temu życiu zupełnie inny wymiar. I to Boże Narodzenie wprowadza nas w taką rzeczywistość, która pomaga inaczej spojrzeć na siebie, na to, co na co dzień robimy, na innych ludzi. Matka Święta.
Kiedy dążymy do Betlejem, do tego żłóbka, zawsze towarzyszy nam śpiew chórów anielskich, postacie mędrców, postacie pasterzy. Wpatrując się w te postaci, możemy odnaleźć także siebie, jakieś zadanie dla siebie, jakiś wzorzec dla swego życia. Patrząc na Jezusa i Maryję, odnajdujemy taki wzorzec opiekuńczości i miłości rodzinnej. Patrząc na pasterzy, odnajdujemy tam także wzorce różnych rozwiązań społecznych, także bycia wobec siebie człowiekiem bardzo przejrzystym, konkretnym, ale też bardzo uczciwym, aż do bólu. Kiedy patrzymy na mędrców, którzy przynoszą dary, widzimy tam pewne wzorce do rozwiązań zarówno tych z życia publicznego, czy nawet politycznego. Więc tajenka jest dla nas jakimś wyzwaniem dzisiaj, ludzi XXI wieku, abyśmy potrafili przez to wszystko, co tutaj kreujemy na tej ziemi, zobaczyć Pana Jezusa. Bo jeśli to są tylko ludzkie ambicje, jeżeli to jest tylko pewna moda, taka tradycja, którą zachowuje się bez rozumienia treści, to nie było tu w tym wszystkim Pana Jezusa. Chodzi o to, abyśmy odnaleźli Chrystusa i w swoim życiu, i w swojej rodzinie, i w życiu społecznym, i politycznym. Tylko ten Jezus jest bezbronny i my nie możemy Mu narzucać naszych ambicji, naszych planów. To chodzi o to, żebyśmy potrafili odkryć w tym Jezusie kogoś, kto jest mądrzejszy od nas, miłosierniejszy od nas, sprawiedliwszy od nas. Jeśli tak będziemy patrzeć, to ten Jezus będzie w pierwszym rzędzie dla nas wyzwaniem, nie dla innych. Nie po to, żebyśmy od innych żądali zmiany swojego życia, tylko dla nas. Ale ten Jezus także przynosi nam umocnienie, żebyśmy nie czuli się za słabi w tym wszystkim. Bo człowiek jest bardzo słabą istotą, kruchą istotą, która często może się pogubić, nawet mając dobre intencje. Nad Betlejem w ciemną noc śpiewał pieśń aniołów chór. Ich radosny, cudny głos odbijał o echo gór. Gloria in excelsis Deo. Gloria.
naszym parafianom, kraśniczanom, a także gościom, którzy w czasie tych dni będą przebywali w Kraśniku, pragnę życzyć błogosławionych świąt. To proste życzenie, wesołych świąt, może brzmi bardzo banalnie, ale niech ono będzie wyrazem moich serdecznych życzeń. Za tymi słowami stoi także pragnienie, abyście byli szczęśliwi, abyście byli wrażliwi na siebie, wrażliwi na dobro, ale także potrafili swoim postępowaniem sprawić, że ktoś się poczuje bardziej kochany przez Boga.